Dzień dobry Państwu, dziękuję za przedstawienie. Tak się składa, że faktycznie ja na co dzień jestem prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, to tak fajnie brzmi może, ale Sonia opowiadała o działaniach Społecznego Instytutu Ekologicznego przed chwilą, a ja opowiem dzisiaj o działaniach Fundacji Agrinatura, której to z kolei ona jest prezes. I tak się składa, że po prostu my współpracujemy, obie organizacje współpracują ze sobą bardzo blisko i Społeczny Instytut Ekologiczny powstał w 90 roku i zajmował się bardzo wieloma działaniami, a Fundacja Agrinatura powstała, powstała dopiero w 2007 roku, niejako żeby oddzielić troszkę działania Społecznego Instytutu Ekologicznego i żeby te działania związane z bioróżnorodnością były właśnie bardziej tak spójne i żeby można było je bardziej konsekwentnie realizować. Czy rok założenia to 2007. Siedziba znajduje się w gospodarstwie, które jest we wsi o takiej śmiesznej nazwie Świerżepanki. Jest to powiat Ostrów Mazowiecka. Ostrów Mazowiecka z kolei leży 100 kilometrów od Warszawy. Sonia zdaje się powiedziała o różnych rzeczach związanych z fundacją, właśnie przed chwilą mi szepnęła na ucho, to ja przejdę w takim razie do sadów. Poproszę dalej. Tak, pierwsze działania związane z zakładaniem nowych sadów, dawnych odmian, były też działaniami Społecznego Instytutu Ekologicznego. I to były takie sady, które początkowo były zakładane przy klasztorach, jak również przy ośrodkach doradztwa rolniczego. Dlaczego przy klasztorach? Otóż przy klasztorach tradycją było, że też było gospodarstwo i elementem tego gospodarstwa był sad. I tam był też materiał genetyczny, który można było pobrać, czy można było pobrać zrazy. I pomolog, czyli specjalista od drzew owocowych, mógł namnożyć, potem rozsadzić te dawne odmiany, które były lokalnie dla danego terenu. I tych sadów powstało kilkanaście. To są, używamy nazw, że to są nowe sady dawnych odmian, bo zajmujemy się dawnymi odmianami. To są drzewa na wysokopienne. I tutaj na przykład jest pokazane zdjęcie takie, że to jest regionalna kolekcja starych odmian drzew owocowych w Przysieku. Przysiek to jest pod Toruniem, to jest ośrodek doradztwa rolniczego i tam też taka kolekcja została założona. Następne poproszę. I tak jak mówiłem przed sekundą, drzewa są rozmnażane na silnie rosnących podkładkach, tak żeby to były drzewa wysokopienne. Najlepsze dla jabłoni są siewki antonówki, dla gruszy to są siewki gruszy kaukaskiej, dla śliw to jest ałycza, dla wiśni to jest antypka, a dla czereśni z kolei czereśnia ptasia. Jest cała masa tradycyjnych odmian. Te odmiany praktycznie zniknęły w tej chwili z naszych sklepów. Za sprawą profesora z Instytutu Sadownictwa, profesora Pieniążka, zostały wprowadzone te odmiany nowe. I to zostało bardzo rozpropagowane. Natomiast dawne odmiany w wielu miejscach przepadły. No, zostały pojedyncze sztuki, zostały gdzieś tam sady przydomowe, ale te drzewa nie tworzą zwartych takich przestrzeni sadowych, nie tworzą zwartego ekosystemu. I też ta idea, ten pomysł, żeby te sady odtwarzać,
nawiązywała do tego, żeby powstały całe ekosystemy. Tak, ekosystem sadowy to są, to jest ileś różnych owadów, to jest ileś różnych małych zwierząt, to są rośliny, które tam pojawiają się. Przepraszam. I z takich tradycyjnych odmian w takim sadzie zawsze było kilka różnych drzew. Te odmiany różniły się w zależności od położenia w kraju, ponieważ inne odmiany są na północy, inne odmiany na południu. To zależy od tego, jaki jest dany teren. Ale z takich starych odmian to mamy ananasa berżeńskiego, antonówkę 1,5-funtową, antonówkę zwykłą, bojken, boskop, cesarz Wilhelm, glogierówka, kosztela, szara reneta, zorza, witos. Tych odmian jest mnóstwo. Zdarza się czasami tak, że jakaś odmiana jest lokalna w promieniu 30 kilometrów. Podobnie jest z wiśniami. Wiśni też było kilkanaście różnych odmian. Czereśni, gruszy czy śliwy. Następne poproszę. O, pytanie, tutaj mamy kosztele, tak? Drzewo silnie rosnące, o gęstej, obfitej koronie, a nie widać dalej, nie obejmuje coś. A to tutaj? To nie. No dobra, trudno. Jedna z najstarszych odmian i ciekawa na przykład jest historia, dlaczego to się nazywa kosztela. Ktoś z Państwa wie może, dlaczego kosztela? To podobno było tak, że Jan III Sobieski zażyczył sobie przyniesienia jabłek, które gdzieś po drodze jadł i mu bardzo smakowały, były słodkie. No i posłano właśnie po te jabłka i przyniesiono mu w koszu. I on się zdziwił, mówi tak, kosztela? W sensie, że tak mało tylko tego jest. I stąd podobno powstała nazwa kosztela. Jabłka są bardzo soczyste, słodkie, deserowe. Nie nadają się do przechowywania. A antonówka 1,5-funtowa, bardzo rozpowszechniona w Związku Radzieckim. Duże, silne drzewo. Owoce duże, 1,5-funtowe, więc duże naprawdę owoce po wielkości pięści. Stąd też nazwa taka ku temu jest. Bardzo, bardzo dobra na przetwory też. Tutaj mamy koksę pomarańczową. Odmiana pochodzenia angielskiego, słodka. Drzewo, które rośnie silnie, potem się rozgałęzia. Owoce co 2 lata. Rzeleźniak. Bardzo rzadko spotykana też odmiana. Ja muszę powiedzieć, że ja znam tylko to z opisów, bo ja nie próbowałem nawet, nie wiem, gdzie ona w tej chwili występuje, ale jest to jedno z najlepszych podobno jabłek. Bardzo dobra do odmiana deserowa, jak również do przerobu. Reneta szara. No to można częściej spotkać, bo mamy renetę szarą, renetę złotą i to są bardzo fajne jabłka do przechowywania i również do przetworów. Rośnie duża, co 2 lata zwykle owocuje. Następne. Piękna z boskop, pochodzenia holenderskiego. Też bardzo duże drzewo rośnie. Też jest dobre do, jako deserowe, jak również do przerobu, do różnego rodzaju wyrobów spożywczych. Następne. Grawsztynek. Odmiana pochodzenia duńskiego z kolei. To jest jedno z najwyżej rosnących, najsilniej rosnących drzew. Korona jest bardzo duża, rozgałęziana. I teraz tutaj drzewa silnie rosnące. Co to znaczy? Takie drzewo, które sadzimy, zwykle ma około 1,5 metra. Po przycięciu mniej więcej 1,5 metra powinno mieć. Mniej więcej na takiej tej od poziomu ziemi, kiedy mamy szczepienie, mniej więcej tyle. Szczepione wyrasta 2-letnia sadzonka do 1,5 metra. W ciągu 5-7 lat tworzy koronę drzew
i po tym czasie mniej więcej mogą być owoce. Mniej więcej 5-7 lat. Tak jest cykl, kiedy to drzewo zaczyna silniej rosnąć i owocować. Sadzi się zwykle w rozstawie 6 na 8 albo 6 na 4 metry, po to, żeby one miały przestrzeń wokół siebie. A drzewa silnie rosnące, czyli do zbioru potrzeba sprzętu. Kiedy drzewo osiągnie maksymalny rozmiar, to jest mniej więcej 6 metrów wysokości, potrzeba drabiny, potrzeba takich specjalnych wysięgników do łapania. I nawiązuję teraz do tego, co powiedziałem, że w latach działalności profesora Pieniążka sprowadzono te amerykańskie niskopienne odmiany, bo one po prostu były łatwiejsze w zbieraniu. Rodziły co roku, podjeżdżała maszyna i można było to zebrać. Wysokie drzewa dają owoce co 2 lata średnio, bo drzewo musi odpocząć po to, żeby w kolejnym roku mieć owoce. No i zbiór jest nieporównywalnie trudniejszy. Następne poproszę. Krąselka. Kolejna odmiana, też rzadko spotykana w tej chwili. Też o bardzo dużej koronie. Też trudne do zbioru, bo po prostu trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt. Te jabłka, które w tej chwili są na rynku, to są głównie właśnie odmiany niskopienne. Sady, które mamy w Polsce, te sady przemysłowe, które są zlokalizowane głównie w Polsce centralnej, czyli gdzieś w okolicach Grójca na przykład, Warki, to jest takie zagłębie sadownicze, jeszcze w okolicach w Świętokrzyskiem też, w okolicach Sandomierza, tam gdzie są dobre ziemie. To są drzewa na niskich podkładkach, owocujące obficie co roku i tak naprawdę po wyczerpaniu ich możliwości owocowania, co jest po kilku latach, one są usuwane, sadzone są następne, które w następnym roku już mogą dawać pierwsze owoce. Na tym polega właśnie różnica. Drzewa odmian tych dawnych wymagają dużo więcej miejsca, rosną dużo dłużej, żeby można było zebrać owoce. Zbiór tych owoców jest dużo bardziej trudniejszy. Drzewa odmian nowoczesnych o wiele łatwiejsze są w uprawie. Zbiory mamy od razu i są o wiele prostsze w utrzymaniu też. Czyli przejeżdża się maszyna, zbiera gotowe mamy owoce. No ale teraz pytanie, po co to wszystko? Po co nam te dawne sady, dawnych odmian, skoro możemy mieć te niskopienne, takie wygodne i dobre? Po pierwsze, odmiany te, które były w przeszłości, dawne odmiany, bardzo są różne. Tak naprawdę jabłko w smaku bardzo się różni, jedno od drugiego. Część jest zdecydowanie do konsumpcji bezpośrednio, od razu po zbiorze, tak na przykład kosztela. Kosztele, jak się zbierze z drzewa, czy spadnie nawet i się podniesie, ją trzeba zjeść od razu albo w ciągu 2-3 dni, bo po prostu jest bardzo delikatna. Te owoce, które są do przechowywania, tych odmian, które są do przechowywania, przechowywują się bardzo dobrze. One poza tym są odporne na mróz, one odporne są, o wiele lepiej odporne są na mróz niż te nowoczesne odmiany, odporne są na różnego rodzaju schorzenia. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale te sady, które teraz są, te nowoczesne, czy te wielkoprzemysłowe, to tak naprawdę one są pryskane około 30 razy w ciągu sezonu. Po to, żeby te drzewa mogły wydać owoce i żeby te owoce wyglądały tak, jak wyglądają, tak jak są dostępne w sklepach. To jest nieprawdopodobne, ale tak jest. Około 30 razy maszyną trzeba przejechać i spryskać różnymi pestycydami, herbicydami i również no, jakby Roundup jest lany pod spód, żeby trawa nie rosła, żeby maszyna mogła w ogóle przejechać. Te drzewa, które są wysokopienne, dawnych odmian, radzą sobie praktycznie same. Stosuje się pewne zabiegi, oczywiście, bo to nie jest tak, że w rolnictwie ekologicznym nie stosuje się żadnych oprysków, tylko to są opryski z różnych preparatów. Potem jeszcze pokażę. Następne poproszę.
Landsberska, tak? Nasza polska odmiana z okolic z Lubuskiego. I też coś bardzo ciekawe, co mówił mi znajomy pomolog, z którym współpracujemy, że tutaj na Dolnym Śląsku, na tych terenach zachowało się sporo zasobów genetycznych. Też bardzo podobno dużo sadów jest w okolicach Nysy Łużyckiej. Tam jest ten park murzakowski i tam w okolicach tego parku bardzo, bardzo ciekawe miejsca są do tego, żeby też pobrać materiał genetyczny. Następne poproszę. O, i przed chwilą mówiłem właśnie o tym, że te ekologiczne sady wymagają mniej zabiegów. Oczywiście drzewa trzeba też przycinać, trzeba o nie dbać, ale też stosuje się pewne preparaty. Czyli na przykład wyciągi z cebuli, z czosnku, z pokrzywy, z tytoniu, z kwawnika, z wrotyczu. To są stosowane do ochrony przed różnymi szkodnikami i chorobami. Na mszyce, na przędziorki, na grzyby różne. Robi się też wywary z rumianku, ze skrzypu, z rabarbaru, na różnego rodzaju muszki, które zasiedlają te drzewa. Bo przecież to jest cały ekosystem. Takie jedno drzewo wraz z tym, co znajduje się pod drzewem, to jest mikrosystem, tak, ekosystem. Cały sad to też jest jeden ekosystem. W związku z tym te zabiegi, których się dokonuje, one są bezpieczne dla tych owadów, dla tych roślin. Nie niszczą ich, co najwyżej je odstraszają. I głównym działaniem fundacji od kilku lat jest realizacja takiego projektu, który nazywa się Sadzimy drzewa dla planety i to jest projekt Kosztela. Tak go nazwaliśmy, projekt Kosztela i polega on na odtwarzaniu sadów tradycyjnych w Polsce. W 2015 i 2016 roku posadziliśmy 6,5 tysiąca drzewek. 17-18 6 tysięcy. A 18-19 już teraz mamy zaplanowane, że będzie to 8 tysięcy drzewek. Kolejny etap będzie jesienią rozpoczęty. Już wiemy, że będziemy mieli finansowanie i na kolejny sezon będziemy mogli rozpocząć też nabór do tego projektu. Na czym on polega? Projekt polega na tym, że zakładamy nowe sady dawnych odmian. Czyli ogłaszamy, że jest taka możliwość, jakby w tej chwili jeszcze nie ogłaszamy, dopiero to będzie za parę miesięcy pewnie ogłoszone albo za parę tygodni na stronie fundacji na Facebooku, ale mogę Państwu powiedzieć, że no, sponsor powiedział, że jest zainteresowany tym, żeby to dalej robić. A osoby się zgłaszają, wypełniają krótką ankietę, i w takiej ankiecie podaje się współrzędne terenu, wysyła się zdjęcia, opis, krótką motywację. My z naszej strony badamy ten teren też i rozmawiamy z właścicielem terenu. Osoba, która zostanie zakwalifikowana do drugiego etapu, spotyka się wtedy z pomologiem, czyli specjalistą od drzew owocowych i powstaje plan sadu. Może być to sad mieszany, może być to sad jednorodny. Tu na przykład jest plan sadu, który powstał w zarębach kościelnych. To akurat jest po sąsiedzku od siedziby fundacji. Dokładnie są rozplanowane. Tutaj mamy jabłonie, tutaj mamy wiśnie, grusze, śliwy. Dlaczego o tym mówię teraz? Dlatego, że tak naprawdę osoba, która zostanie zakwalifikowana do tego projektu, sama może zdecydować o tym, czy chce same jabłka, czy chce same gruszki, czy chce tylko wiśnie, czy chce mieszane. Jakby my nie narzucamy tego. W porozumieniu z pomologiem ustalane są odpowiednie odmiany, takie, które no, będą najlepiej rosły na danym terenie. Następnie. I jakie są takie warunki bazowe i warunki graniczne tego projektu? To znaczy,
trzeba mieć teren o powierzchni około 25 arów. To jest 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Teren musi być ogrodzony. To jest warunek zasadniczy tak naprawdę, że musi być ogrodzony, ponieważ musi być zabezpieczenie przed zwierzyną. Podpisujemy umowę o współpracy z fundacją. Jest kilka formularzy do wypełnienia, ale to nie jest nic skomplikowanego, to nie są formularze agencji rolnej. I przez dwa lata jest prowadzony monitoring. I praktycznie to jest wszystko. My zakupujemy drzewka, przeprowadzamy szkolenia na temat tego, jak posadzić, jak pielęgnować, jak formować. Każdy dostaje ten plan nasadzeń, który powstaje właśnie po uzgodnieniu z właścicielem. No właściciel do czegoś się też musi zobowiązać. Czyli po pierwsze udział w szkoleniach. To jest ważne, żeby poznać, jak postępować z tymi drzewkami. Trzeba przygotować ten teren. Ogrodzić, tak? Ogrodzić. To jest istotne, ponieważ często można też kupić takie osłonki na drzewka, które się zakłada, ale to w ogóle nie spełnia roli swojej. Muszę powiedzieć, że myśmy to przetestowali. To jest w ogóle nie zabezpiecza przed zwierzętami. Poza tym jest to plastikowe i ten plastik po dwóch sezonach się rozpada. W związku z tym te drobinki wpadają w glebę i to zanieczyszcza jeszcze w dodatku. Także ogrodzić trzeba. Trzeba te drzewka posadzić i o nie dbać. Drzewka mamy z takiej szkółki, z którą od wielu lat współpracujemy. Ona się mieści w powiecie ostrołęckim, w Goworowie, w Kruszewie gmina Goworowo i tam właśnie jest ileś różnych odmian sadzonych przez właścicieli tej szkółki, właśnie tych dawnych, wysokorosnących. I teraz tak, tu jest takie zdjęcie, bo ja specjalnie je umieściłem, zobaczcie Państwo. Tutaj na przykład to jest zdjęcie z jednego z posadzonych sadów. I teraz tak, mówiłem o takich osłonkach, ale oprócz tego tu jest ogrodzenie jeszcze. Czyli jakby to jest podwójne zabezpieczenie. Znaczy te osłonki właściwie założył na wszelki wypadek, tak? Ale jest siatka też. Tak, jesienią lub wiosną drzewka są przygotowane do transportu. One przyjeżdżają na miejsce i wtedy trzeba je odebrać i sadzić. I tutaj mamy na zdjęciu kilka miejsc warsztatów. W Opolnicy, w Boguchwale, w Ciszy. W Ciszy to gdzie jest Artur? To u ciebie, tak? Tak właśnie. Mamy też te kilka osób, kilku przedstawicieli, u których te drzewka były sadzone. U Mateusza też jest sad, tak? A ile lat jest u ciebie? 3 lata, tak? No. To już te owoce powinny być w tym roku chyba. Już deszczem były, tak? No. A następne, o, przycinanie, tak? No jeszcze tutaj mamy kilka przykładów tych zajęcze łby, krąselka znowu, aporta czy żeleźniak. Dużo poświęciłem czasu tak naprawdę jabłkom, bo tych odmian było ileś tam wymienionych. A ja, znaczy muszę przyznać się, proszę Państwa, to jest tak, że ja nie przepadam za jabłkami. Ja wiem, że to jest może dziwne, ja bardzo lubię gruszki. Ale jabłka są jakby tradycyjnym takim owocem w Polsce uprawianym i naprawdę mnóstwo różnych rzeczy można z tych jabłek zrobić. Bardzo lubię szarlotkę, to muszę powiedzieć, że ciasto z jabłkami jest super, tak. No. A tutaj jako jedno z ostatnich zdjęć chciałem Państwu pokazać, to są gruszki, które zebrałem w zeszłym roku z naszego sadu. 6 odmian mamy. Ja nie jestem w stanie ich nazwać w tej chwili, bo po prostu nie pamiętam, które są które. Te tutaj to były mniej więcej takiej wielkości. Natomiast ta ostatnia to były gruszki, które ważyły po 40 deko, pół kilo nawet. Takie ogromne były. Z tym, że niestety
nie było tak, że im większe, tym słodsze. Najbardziej słodkie były te malutkie, a najmniej słodkie były te największe. Ale była tak niesamowita różnorodność. Drzewa się uginały, gałęzie się łamały. Zresztą mieliśmy bardzo gorące lato i dla owoców ten 2018 rok był wyjątkowy. Owoców było bardzo dużo. Ale to tak naprawdę było takie moje doświadczenie z moimi drzewami, z moim sadem, bo też mam sad mieszany. I niesamowite to było, że tyle właśnie tych odmian było gruszy. No. To? Tak. Moim zdaniem to cukrówki takie, chyba tak. Tak, cukrówki takie, tak. I to jest akurat stara grusza, która przypuszczam, że ma 60-70 lat. Natomiast te to są drzewka, z tych to są, one były wsadzone w 2010-2011 roku. Znaczy one mają już ten okres rozwoju przed sobą, teraz owocują. Tak, i też jest, jak grusze żyją do około, mogą nawet do 120 lat dożyć. 200 lat grusza w grudze tutaj. Może tak, no też może tak, 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 może być też tak. Tak powiedzmy, no 100 lat to jest jakby minimum, no nie? Jabłonie 80 przy dobrym owocowaniu. Koniec, tak? Okej. Dziękuję bardzo. Jeszcze minuta. Jakieś pytania może? To chętnie odpowiem. Tak, to teraz zrobimy taką krótką sesję pytań, a potem będzie przerwa, więc jeśli ktoś ma pytanie, to jest tak, albo do tej prelekcji, albo do wcześniejszej, to jest ten moment. Ja pierwsze skorzystam. W nawiązaniu tutaj do tego, co Tomek mówił, tak jak 3 lata temu wziąłem właśnie udział w projekcie Agrinatura na odmiany na drzewka. Z tym, że jestem naprawdę jakimś freakiem, umowy nawet nie mam z wami podpisanej, więc też się da. Oczywiście dbam o to, ogrodziłem. Te osłonki też dałem pomimo siatki i one zabezpieczają przed małymi gryzoniami typu mysze, więc coś się tym sprawdza. Sad prowadzę nie dość ekologicznie, to biodynamicznie, ale co chciałem powiedzieć, się podzielić. Jestem w stanie oddać sad z moją ziemią, bo nie chcę się do niczego już przywiązywać. A dlaczego to chcę zrobić? Bo samemu temu nie podołam i zrozumiałem, że w pojedynkę jestem nie że nikim, ale po prostu niewiele zdziałam. Dlatego jestem w stanie to, co mam oddać od tak, bo albo zaczniemy działać wspólnie, wspólnotowo. To, co mówię, może jest innowatorskie, ale to jest dla mnie jedyna droga, że posiadanie nas ogranicza. I dlatego ja wiem, że te 100 ponad drzew i jeszcze drugie tyle krzewów różnych owocowych, prawie wszystkie już mam krzewy, łącznie z jagodami goi i innymi, winorośle. Jestem w stanie to przekazać, przesadzić, póki drzewa mają 3 lata, jeszcze są, nie wiem, po 2 lata to jest jakby w projekcie, żeby być, a potem jest to własność, więc albo ktoś chce, przekaże ziemię, ja chcę się dołączyć do ludzi, chcę działać z ludźmi, a nie chcę po prostu w pojedynkę tworzyć swojej samej wystarczalności, bo trzeba działać kolektywnie, dlatego taki mój trochę apel, ale dziękuję i fajnie, że to jest. Okej, to czy tak, drzewa są własnością i owoce własnością właściciela terenu, tak, tak, tak. Natomiast te 2 lata jest monitoringu, czyli że po prostu no, musimy sprawdzać i raportować do sponsora, jak te drzewa rosną, jak się rozwijają i czy są zadbane. Nie ma pytań. To jeszcze raz bardzo dziękujemy. Podziękujemy prelegentom, jeszcze raz brawami.